Kretańczycy i Arabowie, mieszkańcy Rzymu i Cylicji, Żydzi i prozelici. Wszyscy słyszą dzisiaj apostołów, którzy głoszą wielkie dzieła Boże. To są ci sami apostołowie, którzy jeszcze przed chwilą bali się wyjść z Wieczernika. Ci sami apostołowie, którzy pomimo tego, że przeszli całą formację z Panem Jezusem, że Pan Jezus ich uczył, pokazywał im, że widzieli śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie, Jego zmartwychwstałego później, że przebywał z nimi już jako zmartwychwstały przez 40 dni, przebywał, jadł z nimi. A oni wciąż jeszcze byli zlęknieni. Wciąż jeszcze bali się wyjść i nauczać. Pomimo tego, że wszystkie informacje w sumie już posiadali, to jeszcze siły w nich nie było. Dzisiaj, gdy obchodzimy to święto, to oczywiście, jak w przypadku każdego święta, nie jest to tylko wspomnienie, ale chcemy wypraszać, chcemy uzyskać te same łaski, te łaski, które są bezpośrednio powiązane z danym świętem. I tak oczywiście, że w tą uroczystość zesłania Ducha Świętego chcemy wypraszać ten ogień z nieba, ten ogień Ducha Świętego, ogień, który oświetla, który pokazuje prawdę i który daje ciepło, czyli daje prawdziwą miłość. Chcemy dzisiaj, tak jak apostołowie, prosić o dary Ducha Świętego. Dlatego, że teologicznie tak właśnie opisujemy to działanie Ducha Świętego. Działanie Ducha Świętego w duszy poprzez właśnie dary Ducha Świętego. Ta scena jest oczywiście spektakularna. Jest szum z nieba, zbiegają się ludzie, którzy patrzą, nagle słyszą każdy swój własny język i nagle apostołowie zostają odmienieni. Pamiętajmy przy tym, że wcale nie jest to aż tak bardzo nagle. Pamiętajmy, że apostołowie są już owocem wieloletniej pracy, że przebywali z Panem Jezusem już naprawdę długo, osobiście z Nim przebywali. Pamiętajmy o tym, że Pan Bóg chce, abyśmy powoli się rozwijali. A więc dzisiaj nie prośmy o to, żeby Duch Święty nagle uczynił z nas innych ludzi. Prośmy o to, żeby dał nam siłę do codziennej, powolnej poprawy, bo ta jest po prostu lepsza, a w zasadzie jedyna możliwa, jest to jedyna możliwa opcja poprawy dla nas, dla ludzi. Wszystko inne będzie sztuczne, krótkotrwałe, jeszcze na dodatek może nas wbić w pychę, wtedy, gdy bardzo szybko jakiś grzech pokonamy. Czasem może się taki wyjątek zdarzyć u człowieka bardzo pokornego. On faktycznie może swoje grzechy dosyć szybko pokonywać, właśnie dlatego, że nie ma u niego tego niebezpieczeństwa pychy. Ale to nie tym się dzisiaj będziemy zajmowali. Dary Ducha Świętego. Klasycznie porównywane są do żagla. Mamy taką łódkę, na której jest żagiel. Jest on pewną gotowością. Żagiel jest w gotowości, aby przyjąć to tchnienie. I wtedy ta łódka może bardzo szybko i bez wysiłku popłynąć do celu. Tak właśnie opisuje się działanie darów Ducha Świętego. Jest to pewna gotowość w duszy, gotowość przyjęcia natchnienia Ducha Świętego. Taka dusza jest niejako stale w tej gotowości i rozpoznaje od razu działanie Ducha Świętego lekkie, ciche, ale jednak mocne i stanowcze, właśnie jak ten wiatr, który potrafi tą łódkę popchnąć nagle, bardzo szybko. Ale żeby to mogło zadziałać, ta łódka potrzebuje tego żagla, potrzebuje pewnego spokoju. Taka łódka, która jest targana nieustannie jakimiś wichrami w jedną i w drugą stronę, nie usłyszy tego natchnienia Ducha Świętego, nie odbierze tego jednak mocnego, ale jednak lekkiego tchnienia Ducha Świętego. O co chodzi? Chodzi o to, że żeby móc odbierać te natchnienia Ducha Świętego, żeby ten ogień Ducha Świętego w naszej duszy płonął, żebyśmy my mogli być jak ta żaglówka, która płynie w kierunku Pana naszego Jezusa Chrystusa, która nieustannie zbliża się do Pana Boga, potrzebujemy faktycznie pewnego spokoju. Jakiego spokoju? Potrzebujemy
dobrego działania, spokojnego działania naszego rozumu. Nie przez przypadek. Dary Ducha Świętego, 4 spośród 7, a więc więcej niż połowa darów Ducha Świętego, odnosi się do rozumu. To jest niewiarygodna proporcja. W przypadku cnót zupełnie jest inaczej. Tam w zasadzie mamy tylko jeden taki stricte, tylko jedną stricte racjonalną cnotę roztropności. Wiara jest jeszcze faktycznie w rozumie, ale nie jest ona, można powiedzieć, tym stricte najbardziej rozumowym dziełem. Jest ona oczywiście uznaniem za prawdziwe, więc jest aktem rozumu, tak, ale to roztropność jest bezpośrednio, kieruje się na rozum. W przypadku darów Ducha Świętego aż 4. Większość darów Ducha Świętego dotyczy działania rozumu. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Duch Święty jest jak ten ogień, który pokazuje prawdę. I to jest dokładnie ten spokój, o którym mówiłem przed chwilą. To znaczy, żeby one działały w nas, żebyśmy byli w stanie rozpoznawać zgodnie z tymi darami, poznawać naszego Stwórcę, poznawać podstawowe prawdy, czy najważniejsze prawdy naszej wiary, abyśmy potrafili widzieć wszystko, co doczesne w świetle tych prawd naszej wiary i abyśmy potrafili później przekuć to w konkretne decyzje. Po to są te rozumowe dary Ducha Świętego. Aby to zrobić, potrzebujemy tego żagla. Potrzebujemy przede wszystkim, żeby nasz rozum działał, żeby on dobrze działał, żeby jego działanie nie było zakłócone. I tutaj właśnie potrzebujemy roztropności, która sprawia, że rozum funkcjonuje, że działa tak jak trzeba, że jest spokojny. Co mam na myśli? Otóż nie będziemy w stanie odebrać natchnienia Ducha Świętego, jeśli targają nami nieustannie jakieś silne emocje. Jeśli każda informacja, która gdzieś tam przyjdzie z zewnątrz, czy to o wielkich politycznych sprawach, czy to o naszych osobistych sprawach, jeśli każda taka informacja od razu wzburza w nas te emocje, my nie panujemy nad nimi, oddajemy się nim trwamy w nich, jeszcze to napędzamy, to wtedy jesteśmy właśnie w takim kotle, to jest wtedy taka burza, wtedy żadnego natchnienia Ducha Świętego nie usłyszymy. Trzeba przede wszystkim, żebyśmy działali na poziomie rozumu. Żeby móc działać na poziomie darów Ducha Świętego, potrzeba najpierw działania na poziomie cnót. I tutaj właśnie przede wszystkim cnoty roztropności, która będzie miała, ma posłużyć do tego, żeby wszystko było na swoim miejscu, żeby rozum potrafił zapanować nad emocjami. To nie znaczy, że trzeba udawać, że ich nie ma, albo że najlepiej, żeby ich nie było, tylko to znaczy, że trzeba je odpowiednio używać, że trzeba dostrzec, że targa mną gniew. Panu Jezusowi o tym powiedzieć: Panie Jezu, to i to mnie strasznie rozgniewało, pomóż mi z tym sobie poradzić. I wtedy jest już szansa, że widząc, nazywając ten problem, ukierunkuję tą energię, którą ten gniew we mnie uwolnił, ukierunkuje na działanie, które będzie roztropne, które będzie faktycznie do jakiegoś celu prowadziło. Wtedy, gdy w ten sposób podchodzimy do emocji, czyli my ich używamy, a nie pozwalamy im nas używać, wtedy faktycznie można powiedzieć, że powoli rozstawiamy ten żagiel na naszej łódce. Taki człowiek, który w ten sposób działa w swoim życiu, faktycznie ma szansę, że takie natchnienie Ducha Świętego usłyszy. Przebije się ono przez szum tego świata, właśnie dlatego, że ten szum nie wchodzi do naszej duszy, że mimo wszystko pozostanie gdzieś tam na zewnątrz i wtedy ta łódka może płynąć dalej. Apostołowie w dniu zesłania Ducha Świętego są zgromadzeni wokół Najświętszej Maryi Panny. Nie jest to przypadek. I my gromadzimy się teraz w tym dniu szczególnie wokół Najświętszej Maryi Panny i prośmy ją, żeby ona wypraszała nam te łaski Ducha Świętego, te dary Ducha Świętego. I jest ona również pięknym wzorem działania tychże darów. Mamy niewiele scen, w których widzimy słowa Najświętszej Maryi Panny, ale te, które mamy, jak najbardziej nam to pokazują. Spójrzmy na przykład krótko na wesele w Kanie Galilejskiej, na gody w Kanie Galilejskiej. Spójrzmy, co tam się dzieje. Brakuje wina. Zacznijmy od tego, że Najświętsza Maryja Panna od razu dostrzega problem. Wielu mogłoby w tej chwili
zareagować w sposób niewłaściwy. Czy to na zasadzie pewnej złości, och, ci ludzie dzisiaj, ta młodzież dzisiejsza, oni nie potrafią o nic zadbać. Przecież to było wiadomo, że to ma być 7 dni tego wesela. Teraz jak można w ten sposób tego nie zorganizować? Inni mogliby się na swój sposób złośliwie cieszyć. A no to teraz zobaczymy, jak im się to uda rozwiązać. Zobaczmy, co teraz zrobią, jak to się wszystko skończy. 1000 różnych rozwiązań, a najbardziej prawdopodobne jest takie, że człowiek zajęty swoimi sprawami za bardzo tego nie zauważa, dopóki jeszcze go to osobiście nie dotknie, a gdy zauważy, to najlepiej zostawić to i udawać, że nic się nie stało, albo że po prostu no, mnie to nie dotyczy, niech sobie robią, co chcą. Najświętsza Maria Panna widzi problem i pierwsze, co robi, przychodzi do Pana Jezusa i mówi mu po prostu, jak jest. Tak właśnie działa Duch Święty. Tak właśnie działają dary Ducha Świętego. Spokojnie, acz stanowczo i dokładnie tam, gdzie trzeba. Najświętsza Maria Panna nie przychodzi i nie zaczyna tłumaczyć, opowiadać, nie wiadomo czego, nie zaczyna prosić od razu o coś, tylko po prostu mówi, wina nie mają. Tak właśnie będzie działał człowiek, który jest jak ta żaglówka, który ma ten żagiel rozstawiony. W obliczu trudności, w obliczu problemów, raz, że dostrzeże je od razu i pierwsze, co zrobi, to przedstawi je Panu Jezusowi. Powie po prostu, jak się rzeczy mają. I jaka będzie odpowiedź Pana Jezusa? No, wydaje się być ona dosyć szorstka. Cóż jest mi i Tobie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. I co robi Najświętsza Maria Panna? Wypowiada te słowa, które nazywamy Ewangelią Maryi. W niej się streszcza, można powiedzieć, cały jej przekaz. Czyńcie, cokolwiek wam powie, mówi do sług. I to jest jeszcze bardziej doskonały przykład tego właściwego działania, czy tego działania Ducha Świętego. Najświętsza Maria Panna słyszy słowa, które są pozornie odmowne i nie wzburza się. Nie niepokoi się, nie zastanawia się, tylko przemawia do sług, czyńcie, cokolwiek wam powie. Inną jest rzeczą głęboka teologia tych słów, ta godzina Pana Jezusa, to jest bez wątpienia godzina Jego męki krzyżowej. I On wtedy też do niej powie, niewiasto, niewiasto oto syn Twój, synu oto matka Twoja. Zwróci się do niej dokładnie w ten sam sposób. To jest fascynujące, że w trakcie właśnie godów w Kanie Galilejskiej Pan Jezus odnawiązuje do swojej męki krzyżowej, ale my tutaj nie o tym mówimy. Najświętsza Maria Panna słyszy niejako jednak coś, co brzmi jak odmowa. I tutaj my zastanówmy się, jak my reagujemy wtedy, gdy Pan Bóg czegoś nam nie daje, czego my byśmy chcieli. Czy to coś, o co prosimy w modlitwie, czy po prostu coś, co wydawało nam się, że jest konieczne, że po prostu musi być, gdy dzieje się coś nie po naszej myśli. Jak to od razu nas denerwuje, jak to od razu wzbudza w nas wątpliwości, jak to od razu gdzieś tam pojawia się w tym naszym sercu złość, gniew, strach, cokolwiek. I Najświętsza Maria Panna pośród tego wszystkiego czyńcie cokolwiek wam powie. Obyśmy i my potrafili i sobie samym to powiedzieć. Wtedy, gdy niejako słyszymy odmowę Pana Boga na nasze prośby, gdy wydaje się, że nie zostaną one spełnione, obyśmy i sami potrafili sobie powiedzieć, tak abym ja czynił cokolwiek On mi powie. Niech On tym pokieruje, to będzie najlepsze. Ale ona robi jeszcze więcej. Od razu mówi to do innych. Od razu innym wskazuje, że tak czynić należy. Nie tylko sama to wykonuje, ale jeszcze innych do tego zachęca. No i oczywiście, dobrze, że wiemy, jak to się ukończy. Pan Jezus już bez żadnych dalszych wyjaśnień po prostu każe sługom przynieść, napełnić te stągwie wodą i zaczyna dziać się cud. Prośmy teraz w trakcie tej mszy świętej, w tą wyjątkową uroczystość. Prośmy, abyśmy potrafili pośród naszych codziennych spraw rozstawiać ten żagiel darów Ducha Świętego. Abyśmy potrafili opanowywać te emocje, które próbują nas gdzieś wytrącić z równowagi. Potrafili trwać w tym spokojnym skupieniu po to, żeby Duch Święty mógł przez nas działać. Po to, żeby On mógł poprzez swoje natchnienia
które według świętego Ignacego właśnie po tym rozpoznajemy, że wnoszą do serca pokój. To jest złota zasada świętego Ignacego z Loyoli, z rekolekcji ignacjańskich. No, u osoby, która stara się żyć pobożnie, natchnienie dobrego ducha poznaje się po tym, że ono wnosi do serca pokój. Nawet jak brzmi jakoś przykro, strasznie, nawet gdy Duch Święty pokazuje nam nasz własny grzech, o którym na przykład zapomnieliśmy, to on będzie potrafił to zrobić w ten sposób, że to wniesie do serca pokój. Natomiast natchnienie złego ducha poznamy po tym, że ono niepokoi, złości, gniewa, straszy. I to chociażby ono najbardziej pobożnie brzmiało, to jeśli ono wzbudza w naszym sercu właśnie jakiś gniew, jakąś złość, jakiś strach, to nie jest to natchnienie dobrego ducha. I to jest dokładnie z tym spójne. Ten dobry duch, gdy on przychodzi, to jest jak ten wiatr w żagle. On, nawet jak to jest przykre, co mówi, nawet jak mówi mi właśnie, przypomina mi mój jakiś własny grzech, no to od razu pcha do tego, co dobre, nie powstrzymuje, nie wzbudza tego strachu, niepokoju. Prośmy, abyśmy potrafili ten nasz żagiel rozstawiać, abyśmy potrafili te dary Ducha Świętego praktykować, tak jak Najświętsza Maryja Panna, abyśmy potrafili nawet wtedy, kiedy tą pozorną odmowę usłyszymy, kiedy dzieje się nie po naszej myśli, abyśmy właśnie i sobie samym, i innym jeszcze potrafili powiedzieć: czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.